Cześć, siemanko, z tej strony Wilku. Jedyneczkę wrzucamy i lecimy. Wukujemy sobie pole. Tak, to jest mój pierwszy vlog. Staram się coś mądrego skleić. Chcieliście film Star Treka, więc staram się sprostać waszym oczekiwaniom. Chciałbym też troszkę o nim opowiedzieć. Więc tak, zaczynamy sezon wiosenny. Bronujemy sobie pole. Orka wygląda masakrycznie, bo przed orką zimową była tutaj facelia zebrana. Poroślisko nie było stależowane, dużo resztek, pchało się niemożliwie. No ale czym mogłem, czym się dało, swoimi środkami jakoś te pole zaorałem. Ale pójdzie agregat, będzie dobrze. Coś może opowiem o Far Tracku teraz. Jest to model z 2018 roku, już ta wersja poliftowa, ale nie najnowsza, bo teraz już tych nie produkują, to znaczy poliftowa. Są już inne tylnie błotniki, inne lampy w masce, no ale niestety te felerne biegi w podłodze zostały, co teraz zmienili. W aktualnych wersjach Far Tracka 555 DT mamy biegi, skrzynie biegów po prostu w cywilizowanym miejscu, czyli z prawej strony. Mamy tam jeszcze rewers mechaniczny, ale przełożenia zostały 8x8, także no, nie, szału nie ma. Jeżeli ktoś myśli wykorzystywać ten ciągnik do sadzarki czy do kopania, nie wiem, ziemniaków, to raczej bym odradzał, bo już pierwszy bieg polowy jest zdecydowanie za szybki. Można go tak porównać z trójką polową w 60. Tak możemy porównywać jedynkę polową w Far Tracku. No, jeszcze czym się może Far Track pochwalić? Spójrzcie na ten tłumik cały zardzewiały. Nie wiem, czy to widać. Może jakieś zdjęcia potem podrzucę. Co jeszcze? No, trzycylindrowy silnik Forda. Mocy to ma. Fajnie się to zbiera. Fajnie to chodzi. No, znaczy pracuje. Praca silnika jest akurat, no nie jest za fajna. Już dużo lepiej brzmi Perkins oryginalny. No ale jak się nie ma, co się lubi, no to spalanie też jest przyzwoite. Dużo mniej spala od 60, chociaż też zależy w jakich pracach, bo w ciężkiej orce to też potrafi sobie łyknąć. Nie powiem, że nie. Ale takie bronowanie, agregat, oprysk, nawóz, to kurczę, ten ciągnik wącha paliwo, nie? O, ale sobie zrobiłem piękną reklamę, piękną orkę zrobiłem, nie ma co. Kamienie też trzeba będzie pozbierać. No tak to jest, zaniedbane pole, jak się pracuje w delegacji, to wiecie, nie ma czasu na wszystko. Wracając do Far Tracka, co tam jeszcze? Napęd na 4 koła też robi robotę. Chociaż generalnie, gdybym miał go kupować jeszcze raz, to bym go nie kupił. Gdybym miał wybór, nie kupiłbym go z tego powodu, że popelina przy montażu, tak powiem. Ogólnie to, no to jest dużo takich niedoróbek, a to sprężarka nie działała jak trzeba, musiało przyjechać serwis, naprawiać, odkręcała się. To było bardzo niebezpieczne, gdyby tam pasek spadł, coś tam się mogło uszkodzić. Co tam jeszcze? O, taka historyjka. Ogólnie to on został poszerzony. Został na gwiazdach przestawiony w drugą stronę, żeby był szerszy. I no co, no jak jeździsz ciągnikiem, no to na to w sumie nie zwracasz uwagi, no bo wyglądają podobnie. Są dwie różne felgi. Czekamy, aż Far Track przywiezie poprawną wersję, 8-gwiazdową. Gdyż no, no ciekawie, no. Gdyby mi ktoś tego nie pokazał, to bym nawet nie zauważył. Jeździłbym tak
pewnie aż do jego sprzedaży i nawet bym nie wiedział, że ma dwie inne felgi. No ale niby to w niczym nie przeszkadza, no ale fajnie gdyby były normalne i czekamy z tą wysyłką. No, brunujemy sobie taki kawałek, 3,5 hektara w jednym kawałku. Fajna działka, ale zaniedbana, potrzebuje tutaj trochę wapna też. Jak wiecie, gdzie można skołować kredę w dobrej cenie, nie chodzi mi o granulowaną, tylko taką zwykłą luzę, to by fajnie było, gdybyście mi napisali w komentarzach. Co tam jeszcze z plusów tego ciągnika? Ogólnie zalety, wady. W miarę cicho w kabinie, znaczy w miarę. No, jeżeliśmy sobie usiadli w takim John Deere czy w New Hollandzie, to na pewno fartrek okaże się głośniejszy. Ale po przesiadce z 60 jest naprawdę przepaść w komforcie. W ogóle jazda po takiej orce, to wiecie, że 60 to byłaby męczarnia. Tutaj przedni napęd ładnie zbiera. On po prostu jedzie tak jak ja chcę, nie? Co tam jeszcze? Oświetlenie LED-owe w standardzie. To jest bardzo fajna rzecz. Bardzo ładnie to działa. Siedzenie nie jest pneumatyczne, jest mechaniczne, ale też bardzo fajnie się na nim pracuje. Zbiera ładnie nierówności. Będzie pewnie w tym vlogu dużo cięć, dużo montażu, ale tak to jest, jak się nie ma wprawy, a też nie chcę zawodzić widzów, też chciałbym coś nagrać, bo no, przez pracę w delegacji nie mam już czasu praktycznie, żeby coś nagrać, jak to kiedyś było. Z Dominikiem nadaliśmy tylko całymi dniami na pola, kamerka i ogień i filmiki były, a już no, życie się trochę pozmieniało. Już nie ma czasu na te przyjemności, co kiedyś. Ale zawsze coś tam się złapie. Jakiś chociaż jeden, dwa filmy w roku, ale muszą być, nie? I widzę właśnie, że bardzo zaciekawił was fartrak. Jesteście ciekawi, czy warto, czy nie warto. Powiem tak, jeżeli gospodarstwo jest nastawione typowo na roślinną produkcję, znaczy zboża, no tak, to no, świetnie sobie poradzi ten ciągnik, a naprawdę jest bardzo fajny, chce się nim robić. I do kiedy miałem dwa ciągniki, była jeszcze 60 niesprzedana, bo aktualnie już jej nie ma, to no, nawet nie chciało się do niej wsiadać. Jedyne co do niej wchodziłem, to tylko po to, żeby ją przestawić w inne miejsce, żeby nie przeszkadzała w stodole. Że naprawdę fajny, komfortowy, w cudzysłowie komfortowy ciągnik. I tylko no, tak jak mówię, wcześniej w starszych modelach dawali tłumiki emaliowane, tutaj dali jakąś pryśniętą srebrzanką, zaraz to zaczęło korodować, no i trzeba będzie zgłaszać to wszystko na do serwisu. Jak wymieniają, dają jakiś inny, bo to jest porażka, jak to wygląda. W takim młodym ciągniku, w 60 miałem lepszy tłumik. Kolejny plus, jest bardzo szybki. 35 na godzinę sobie nim można normalnie przyczepami ganiać. Tak samo w porównaniu z 60 to wszystko jest przepaść. Ale jeżeli ktoś powiedzmy wsiądzie do niego z takiego Fergusona 30-60 czy z jakiejś Renówki, to też raczej odczuję, że to nie jest ciągnik klasy premium, to jest taki traktor właśnie bardzo budżetowy dla małorolnych, bo ktoś, kto już ma większe gospodarstwo, nie kupi fartraka, albo kupi i będzie się liczył z tym, że w porządnej robocie może się trochę sypać, ale u nas póki co tylko drobne usterki występowały. No tak, to sprężarka. Jeszcze jest taki mały wyciek właśnie z tej sprężarki, z powrotu oleju.
No niestety, no trzeba te bolączki przecierpieć i mieć nadzieję, że jak wszystko się te głupoty usunie, że wtedy już będzie można spokojnie pracować bez żadnych problemów. No dobra, to chyba będzie tyle, co wam teraz miałem do przekazania. Jeżeli filmik będzie miał jakiś pozytywny odbiór, to pomyślę, żeby coś częściej nagrywać. No to na razie, trzymajcie się, do zobaczenia.